Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem Rozmów Niepolitycznych jest Pan Prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry. No, jak widzimy, jesteśmy w dosyć ciekawym anturażu, czyli na, na opolskim stadionie, który wygląda na gotowy. No a w związku z tym, taka pierwsza refleksja, ładny ten stadion mamy. <grytanie> tak, rzeczywiście jest. Myślę, że będzie jednym z najpiękniejszych w Polsce. Jest też super nowoczesny, bo jest ekologiczny. Zbieramy deszczówkę, zbieramy promienie słoneczne, które potem przerabiamy na, na prąd. Ciepło też jest z pomp ciepła, więc też dodatkowo zasilane z e, tych źródeł energetycznych i oczywiście bardzo funkcjonalne, bo e, i lokalizacja i e, sposób jego funkcjonowania zarządzany specjalnym oprogramowaniem, które można z poziomu smartfona, e, więc myślę, że jest to obiekt, który wyróżnia się w, w Polsce. Można powiedzieć wisienka na torcie inwestycji miejskich. <laughs> No tak o nim nie myślałem, ale rzeczywiście jest to jakieś podsumowanie różnych inwestycji, które podejmowaliśmy, bo realizując inwestycje w mieście cały czas dbaliśmy o to, żeby te inwestycje nie tylko były użyteczne, ale też cieszyły przez lata mieszkańców swoim wyglądem. Stąd i te place pięknie zagospodarowane, ulica Krakowska, ale też takie budynki jak Centrum Usług Publicznych, czyli ulica Ozimska, Pileckiego. Gdzie y, obsługujemy mieszkańców, czyli przyjmowani są w komfortowych y, warunkach. No a skoro pan użył słowa podsumowanie, i w związku z tym, że jesteśmy w anturażu, w jakim jesteśmy, to można powiedzieć, że od pierwszego gwistka minęło 10 lat. <grym> tak, <grym> Dla długi, pana długi, długi okres, rzeczywiście. Y, wybory, potem to, co się działo. Y, trochę teraz mi jak Fintol przelatuje przed, przed głową, bo. To bardzo długi okres czasu, a z drugiej strony był to okres tak dynamiczny, że te 10 lat minęło jak krótka chwila. Na razie wynik tego spotkania jest, jest niezły, <laughs> ale można powiedzieć, że było kilka sytuacji podbramkowych. Pierwsza to chyba ym, festiwal w 2017 roku, kiedy, <śmiech> <śmiech> kiedy, kiedy pan, ym, że tak powiem, starł się z drużyną Kurskiego, która, można powiedzieć, wtedy też stała na warze. Więc. Łatwo nie było. Nie, to, to jest grupa, która nie bierze jeńców. E, rzeczywiście, na tak bardzo mocno medialnie wyposażona, bo i główne wiadomości e, oglądane w całej Polsce i dziesiątki innych źródeł przekazu. Również regionalna telewizja, która wtedy też swoje do, dokładała. Natomiast bardzo trudna decyzja, bo ona trochę powiązana z wizerunkiem miasta, stolicy polskiej piosenki, z oczekiwaniami mieszkańców. A z drugiej strony, mówiąc wprost, użyjenie ładnego słowa burder, który tam się wtedy dział. Celowo używam tego słowa, czyli w usuwanie artystów, jakieś listy tych, którym nie wolno występować, wreszcie rezygnacja Marylii Rodowicz, która przelała czarę goryczy, bo tam miał być jej jubileuszowy koncert. Więc uważam, że w tamtej sytuacji byłem poddany ogromnej presji, bo z jednej strony ta cała machina, która domagała się tego, żeby ten festiwal szedł i żeby się nikt nie oglądał na to, co się dzieje, tylko niech ten Festiwal trwa, show Must go on. A z drugiej strony, moje przede wszystkim przeczucie, moje odczucia jako prezydenta miasta tego, co powinienem reprezentować i, i wsparcie mieszkańców sprawiły, że wyrzuciliśmy kurskiego z amfiteatru. I to dzisiaj uważam, że to jedna z najlepszych decyzji, jakie mogłem podjąć. Eee, najlepszych, słuszna. ale niełatwych. I niełatwych, tak, oczywiście przede wszystkim niełatwych, bo. Zaraz pamiętam spotkanie z restauratorami z Opola, którzy przyszli. Panie prezydencie, no co z naszymi biznesami? Mamy się pozamykać, prawda? Hotelarzami i tak dalej, więc absolutnie trudna decyzja, ale z perspektywy czasu rzeczywiście w, w dobrym kierunku. No chyba jest też specjality dla małżon prezydenta, że, że, że trudne decyzje również są w zakresie jego... Jego obowiązków. To były trudne czasy, te 10 lat, wbrew, wbrew pozorom, bo oczywiście patrząc na kondycję miasta, to ona się co roku poprawiała i, i z satysfakcją na to patrzę, ale to były czasy i tego sporu o festiwal, i z ogromnego sporu politycznego w Polsce. E, wiele razy w, uczestniczyłem w protestach społecznych, sam je czasami organizowałem, ale to były też czasy, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią. E, w, w Właśnie, zupełnie... ale chcesz, jak powiedzieć, druga taka akcja to. To chyba nie wiem, czy poszerzenie Opola, czy COVID była kolejnym takim punktem zwrotnym. No tak patrząc chronograficznie, to poszerzenie Opola rzeczywiście, to był taki punkt, który już w, w 2016 roku kiedy. Wiele legend narosło w związku z tym poszerzeniem Opola. Bardzo i myślę, że będą dalej rosnąć, bo to mocno wpłynęło na, na to, co się działo wtedy w Opolu i w okolicach w całym regionie. No przecież to i sejmik województwa się w to angażował, ale też ja osobiście spotkałem się z Ambasadorem Niemiec, na przykład z rzecznikiem praw obywatelskich, panem Bodnarem, obecnym Ministrem Sprawiedliwości wtedy. Więc rzeczywiście była to wielka sprawa również w wymiarze ogólnopolskim, nawet europejskim. Natomiast dla samego miasta sprawa fundamentalna, bo mieliśmy poczucie takie, że żyjemy w mieście, które zagrożone jest, jeżeli chodzi o fundamenty o to, jak jest, jaką pozycję reprezentuje. Sporo osób wyjeżdżało z miasta, doszła do tego depopulacja, czyli mniej rodzących się dzieci, stale wyludniające się województwo, co było takim wieloletnim procesem. Trzeba było na to reagować, nie chcąc, żeby za chwilkę pozostało nam tylko zwijać o pole. Stąd taka trudna decyzja. Świadomość tego, że nie jest to, nie jest to łatwe w przeprowadzeniu i świadomość tego, że partnerem w tym będzie rząd, który już wtedy był postrzegany kontrowersyjnie, nie, ale kontrowersyjnie, nie to ale to akurat był taki rząd, który sprzyjał tego rodzaju decyzjom. Dokładnie, bo rzeczywiście każdy rząd na początku swojej swojej swoich rządów jest odważny, ma taką chęć do zmieniania, robienia czegoś, czegoś nowego i to był też rząd, który zwracał się ku mniejszym ośrodkom, nie patrzył tylko przez pryzmat metropolii, więc ten problem opola rzeczywiście zwracał uwagę. I cieszę się, że finalnie ta decyzja zapadła i dzisiaj sobie nawet nie wyobrażam, gdzie my jako miasto bylibyśmy. Gdyby nie ta jedna z pierwszych takich bardzo odważnych moich decyzji i determinacja, w której nie zabrakło, żeby do końca z, z tym projektem pójść. Bo wiele osób próbowało na mnie naciskać. Odwodzić mnie od tego pomysłu. Mhm. A powiem przed COVID. O, tak. A potem I przed COVID. Całkiem niedaleko powstał szpital. Tak, to też takie doświadczenie, które było bardzo trudne, bo jeżeli się idzie sprawdzonymi ścieżkami, to wiadomo jak się zachować. Jeżeli robi się coś nowego, a to jeszcze chodzi o życie ludzi, nie ma wypracowanych procedur, nikt nie wie z czym się mierzyć. Proszę sobie przypomnieć, wtedy rząd zabronił nam chodzić do lasu. Bojąc się na początku pandemii, bojąc się tego, co będzie, a parę miesięcy później robiliśmy normalnie zakupy w, w sklepach, kiedy tysiące ludzi jeszcze, jeszcze umierały, w, w takich szpitalach jak obok Centrum Kongresowo-Wystawiennicze, które przeznaczyliśmy na ten cel. Użyczyliśmy nieodpłatnie z oczywistych powodów na, na pomoc osobom chorym. Więc to była bardzo trudna sytuacja. Dotyczyła całego kraju, więc to były dodatkowe jeszcze konsekwencje z tego, bo. Bo też ta współpraca między mną a władzami rządowymi nie była idealna. Starano się nas odpychać w, w tych różnych działaniach, co było takie dla mnie zaskakujące przecież wspólnie pomagamy ludziom. To są nasi mieszkańcy, nie moi, nie partii politycznej. E, ale w, w Nie ryfie. chodzi o to, żeby się lansować na covidzie, a tak to niestety wyglądało. Przede wszystkim czasami. niestety takie można było czasami odnieść wrażenie, więc ja się cieszę, że jeżeli chodzi o pole, e, mieszkańcy mają takie poczucie na pewno, że byliśmy wtedy z nimi i staraliśmy się o to, żeby było jak, jak, jak najbezpieczniej. Byłem chyba pierwszym prezydentem w Polsce, albo jednym z pierwszych, który podjął decyzję o zamknięciu szkół, zanim zrobił to wtedy jeszcze rząd. Tak, tak. Ja pamiętam, że to wyjątkowo aktywny bo był wtedy ratusz. Tych sprawach, no a potem przyszła wojna z Ukrainą i to kolejne wyzwanie, prawda? Na, na Niezwykłe doświadczenie. Do dzisiaj zresztą takie doświadczenie, na które gdzieś tam cały czas odpowiadamy, bo trafiają do miasta nawet wczoraj prośby z Iwano Frankiska naszego miasta partnerskiego o pomoc, o wsparcie. Czasami tak jak właśnie wczoraj o taką deklarację wsparcia dla polityki Ukrainy, dla taką ideologiczną widać, że potrzebują już tego typu. E, e, w, w, wsparcia, czy już nie tylko w prądu, nie tylko w wyżywienia, ale przede wszystkim pokazanie, że jesteśmy z nimi. A dla nas trudne doświadczenie, bo nagle do Pola przyjechało kilka tysięcy osób, które zostawiły domy, zostawiły wszystko, wylądowały na opolskim dworcu, gdzieś czasami u znajomych, ale jednak bez opieki i trzeba było spontanicznie wszystko to, to robić. Zaraz e, pamiętam do dzisiaj spotkanie w e, e, naszym Centrum Aktywizacji Społecznej, gdzie urządziliśmy takie potem centrum. Centrum przyjęć uchodźców, tych, którzy uciekali przed, przed wojną, więc to było też bardzo trudne doświadczenie. Wyzwanie swego rodzaju, również, bo to była ludność, która przyjeżdżała do nas bez niczego, ale też czasami z zamiarem zostania, więc nasze szkoły na przykład stały się otwarte dla, dla dzieci z Ukrainy, które w, trafiły do klas, przedszkola, cała ta pomoc związana z dożywianiem, więc na pewno też nadzwyczajne przeżycie i, tak jak mówię, no, potwierdzające, że to były trudne czasy. A porozmawiamy przez chwilę o taktyce drużyny Wiśniewskiego. Na, na, no bo to jeszcze 4 lata zostały, to oczywiście te 10 lat to jest ważny okres, ale jakby data, ale jeszcze to, to się przecież jeszcze nie kończy. To porozmawiamy trochę o taktyce. Czy to będzie taktyka na utrzymanie wyniku, czy raczej na. Grę ofensywną. <laughs> nie, ja, ja tylko umiem walczyć, jechać do przodu. Znaczy, inaczej. Jesteśmy jak rozpędzona machina. Wiele rzeczy się udało, bo przez te lata wydaliśmy ponad 2 miliardy złotych w tej chwili już na różne inwestycje, co jest takim ogromnym. Ogromną wartością, budżet miasta się potroił w, w tym czasie. Jednocześnie możemy korzystać z wielu różnych obiektów i nie tylko obiektów, różnych y, y, usprawnień. Opole Plus, czyli internetowa aplikacja cyfrowa, którą na telefonie można mieć, która pozwala choćby kupić bilet na basen, książkę w bibliotece wypożyczyć, prawda? Więc, więc to jest taki czas bardzo intensywny i nie chcielibyśmy tego kończyć, myślę. Tym bardziej, że w. Jesteśmy rozpędzeni, wiele rzeczy się zaczęło. Choćby za chwilkę ruszy przebudowa wodnicy północnej, tutaj niedaleko stąd też duży węzeł będzie się budował. Modernizację dróg w centrum miasta. Inicjowaliśmy w tej chwili rozbudowę jednej ze szkół. W poprzedniej kadencji budowaliśmy przedszkola, teraz są inwestycje w szkoły i to nie nasz ostatnie. szkoła numer 10, bo o tej pewnie mówimy, to jest niesamowita sprawa, bo ona jeszcze parę lat temu się zwijała. Nie było dzieci, a teraz nagle się okazuje że w tym, w, ty, w tym kwartale miasto się rozbudowuje i nagle pojawia, pojawia się konieczność rozbudowy szkoły. Tak, to, to jest rza, rza, rzadkie zjawisko w dzisiejszych czasach. To jest e, rzeczywiście efekt też tego, co chcę podkreślić, tego, z czego powinniśmy dumni, być dumni, czyli o, akademickości Opola. E, Opole przyciąga młodych ludzi. My jakby tak przyzwyczailiśmy się, że tu są wyższe uczelnie e, i nie zauważamy tego, jak one są bardzo ważne dla miasta, jak one przyciągają tych młodych ludzi, jak często oni wybierają tutaj właśnie właśnie pracę. Stąd pojawiają się takie osiedla. Malinka, w 2015 roku, jak zaczynałem 14 swoją pracę, Malinka była już. Duża, ale w tej chwili jest wielka. A wodna Nuta, czyli to miejsce, gdzie powstała pływalnia i gdzie rośnie w tej chwili pięknie kampus Politechniki Opolskiej, to było miejsce, w którym po prostu rosła kukurydza. Tak, tam nic nie było. Pole. Tam nic nie było, więc, więc a, a dzisiaj jest ta szkoła. Wtedy była przewidywana jako szkoła, która być może będzie zamknięta. Tymczasem dzisiaj trzeba ją rozbudowywać. Podobnie jest ze szkołą w Sławicach, podobnie tutaj niedaleko ze szkołą na Półwsi. I to jest też efekt jeszcze raz to podkreślę, tego, że Opole przyciąga młodych, ma taką siłę zatrzymania tych młodych. Też my, jako TBS, jako miejska spółka wybudowaliśmy kilkaset mi mieszkań, ponad 500 mieszkań w ostatnich latach świeżo na winowie na, na ulicy Nastrojowej polecam fantastyczne mieszkania na, na, na wynajem, ale są też mieszkania dla no, specjalistów, tak, dla seniorów. jak Państwo miało budować, jakoś jakoś no, jakoś nie udało. Te inwestycje rzeczywiście rządowe, czyli te Sima, wcześniej mieszkanie plus. To rzeczywiście się okazały kompletne sieroty, natomiast nam skutecznie w Opolu udało się wybudować te mieszkania, będziemy budować kolejne. I to jest ta siła siła miasta. Wrócę jeszcze do jednego faktu. Wydziału Medycznego, który powstał na, na Uniwersytecie, inicjowałem te rozmowy o tym, potem to poszło siłą rozpędu, e, e, pojawiło się wsparcie szerokie dla, dla, te, dla tego rozwiązania. No, ale było sceptyczne, a okazało się, że to powstał bardzo sceptyczny środek. Każdy z kim na początku rozmawiałem, mówi, to nie w opolu, gdzie tam. Proszę zobaczyć, dzisiaj e, kilkuset studentów rocznie. E, absolwentów już e, mamy pierwszych e, tego kierunku, a pojawiają się kolejne kierunki, e, które uniwersytety wzmacniają. W tych, w tych e, egzaminach lekarskich, w tym bloku, tak. Dokładnie. E, Co by świadczyło okazji, o jakości kształcenia. Oczywiście przy okazji wzmocniają się polskie szpitale, szczególnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny, który też przy tej okazji powstał, czyli z takiego szpitala zmienił swoje swoją rolę, również takie centrum badawcze, centrum naukowe. Same korzyści dla miasta. Jasne. Hmm. Rozumiem, że y, nie przewiduje Pan Roszad, jeżeli chodzi o drużynę i nikogo z ławki rezerwowych na razie nie... <laughs> to jest jedna z takich rzeczy, które są, y, uważam, moim osobistym sukcesem przez, przez te lata, czyli grupa ludzi, z którym współpracuję. Dzięki tej takiej swobodzie, niezależności, bo cały czas starałem się jednak być niezależny od bieżącej polityki, od nacisków partyjnych, po prostu angażowałem ludzi, zatrudniałem ludzi, którzy przede wszystkim są fachowcami. Pasowali do tej wizji rozwoju miasta, którą, stylu działania, który, który prowadzę, więc myślę, że niekoniecznie trzeba zmieniać tą drużynę, natomiast oczywiście ona się zawsze może poszerzyć. Cały czas miasto żyje. Jeżeli się pojawi ktoś ciekawy, albo pojawi się taka konieczność, to myślę, że i miejsce na awanse i na wzmocnienie drużyny zawsze jest. No więc zapowiada się naprawdę emocjonujący mecz do końca z tego, co pan zapowiada. I tylko chodzi o to, żeby była dobra frekwencja, może nawet rewelacyjna, również na tym stadionie, który tutaj, który tutaj pewnie wiosną. Na, pe na pewno ruszy, prawda? Tak, za to, za to trzymam kciuki, żeby rzeczywiście i o polskim drużynie sportowym, w których też przez te 10 lat dużo zmian nastąpiło. Siatkarki, ekstra Liga, koszykarze, Pierwsza Liga, Piłka Ręczna, ekstra Liga, Medal Mistrzostw Polski, Piłka Nożna, Pierwsza Liga z cały czas z nadzieją na awans do ekstra Klasy z nowoczesnym nowoczesnym obiektem, więc żeby ta frekwencja rzeczywiście czy zainteresowanie kibiców było, ja się z kolejnej rzeczy mogę pocieszyć, z wyników wyborczych, z tego też jestem bardzo dumny, bo ten 10 Gdy lat... kiedy mówimy o frekwencji, to też mówimy o tym, tak. Tak, te, te 10 lat to był czas Bez trudny. Bez wsparcia ludzi to niewiele. Nie, nie mógłbym sobie na, pozwolić na tą odwagę, na ten, to co mówiliśmy, dobór ludzi przede wszystkim ze względu na ich merytoryczne umiejętności, i nie miałbym takiej osobistej satysfakcji, bo żyjemy w demokracji. Tu się walczy o 20-30%. Moje wyniki wyborcze bez zarozumialstwa, ale robią ogromne wrażenie w całej Polsce i na mnie też osobiście, bo to jednak największa satysfakcja dla, dla polityka, kiedy on pracuje dzięki temu, że to ludzie go wybrali i że ludzie szanują go za tą pracę, a nie dlatego, że go ktoś z partii wskazał, prawda? Więc, więc to mnie też bardzo mocno po tych latach cieszy. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu, do widzenia. Dziękuję serdecznie. Trzymamy za Opole przede wszystkim, bo je reprezentujemy, aby to było miasto sukcesów, a ja za te dziesięć lat bardzo serdecznie dziękuję.